No. No dobrze, to powolutku zaczniemy. Beata Baczyńska, Ewa Dyryjańska zresztą oraz Paweł Sadkowski. Witamy Państwa dzisiaj serdecznie, tych, którzy są z nami online i tych, którzy będą nas odsłuchiwali później. Witamy na spotkaniu informacyjnym już 8. edycji programu mentoringowego HRM, czyli związanego z zarządzaniem zasobami albo kapitałem ludzkim. Ja mam przyjemność być jednym z inicjatorów tego programu i przygotowałem prezentację, którą razem z Beatą poprowadzimy. Ewa nam będzie dzisiaj pomagała bardziej operacyjnie, ponieważ uwaga, jest to jej pierwsze spotkanie informacyjne, więc nie chcemy, żeby się bardzo tutaj stresowała, nie używając ostrzejszych słów. Tak, to może Batka, dwa słowa o tobie. Skąd się tutaj znalazłaś? Skąd się Oprócz tego, że znalazłam? jesteś HR mentorką. Tak, skąd się znalazłam? Znalazłam się tutaj z ciekawości, na czym polega program, ale myślę, że w tym momencie to chciałabym powiedzieć o swoim doświadczeniu. Mentorem jestem od kilku lat. Mentee miałam okazję być już 10 lat temu, a więc z obu stron proces znam i jestem fanką tego. A jako mentor będę miała przyjemność bycia trzeci raz już mentorem w tym procesie. I kocham funkcję HRBP w organizacji. I chętnie się podzielę swoim doświadczeniem, które śmiało mogę powiedzieć, że jest bardzo bogate. Byłam pierwszym biznespartnerem w firmie telekomunikacyjnej. Przechodziłam wszystkie fazy od tworzenia tej roli, a później transformacji, bycia pojedynczym biznespartnerem, bycie szefem zespołu biznespartnerów. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych w ramach grupy, transformacje takiego zasadniczego, zmiany kulturowe, więc doświadczenie Tak. mam dość duże i chętnie się z nim podzielę. To ja nie wiedziałem, że ty byłaś pierwszym HR biznespartnerem w firmie wspaniałej Orange. Proszę bardzo, to się człowiek uczy Nie w całe życie. Orange, tylko jeszcze w telekomunikacji polskiej. Polskich, no to w ogóle, to już takie historie, że to najstarsi harcerze nie pamiętają. No dobrze, to ja nie wiedziałem, widzisz, to jest bardzo ciekawe, bo tutaj kilku jest z nas, którzy po raz pierwszy coś robią. Ewa jest po raz pierwszy na spotkaniu informacyjnym, ty byłaś Biznes pierwszym HR partnerem. biznes partnerem w telekomunikacji polskiej, a ja byłem, a ja co, pierwszym, o ja na przykład ja, o, ja też miałem kilka razy, byłem coś, pierwszy raz robiłem, na przykład tworzyłem 15 lat temu pierwszy program mentoringowy w Polsce ever dla młodych przedsiębiorców w listopadzie, 2 listopada i 15 lat temu zrealizowaliśmy pierwszy program. I nie go konsultowaliśmy ani albo edukowaliśmy, tylko fizycznie go poprowadziliśmy, a do dzisiaj działa już pod innymi auspicjami, jako zupełnie niezależna fundacja. Nazywa to się Youth Business Poland. Wspaniała fundacja, wspaniali ludzie i kupę bardzo dobrej mentoringowej również roboty. Spotykamy się tutaj dzisiaj w ramach społeczności HR Razem. Ta społeczność to jest 2,5 tysiąca osób w samym newsletterze, który wychodzi regularnie co miesiąc. Zapraszamy do subskrypcji i organizujemy konferencje. W lipcu na przykład zorganizowaliśmy taką konferencję, która się nazywa Fokus na mentoring. 600 osób mieliśmy zasubskrybowanych, ponad 250 uczestników. Prowadzimy również warsztaty, to HR Leaders Academy oraz program mentoringowy, o którym dzisiaj. Robimy to dlatego, że mamy takie głębokie przekonanie, że ten HCM czy HRM ma znaczenie. To jest bardzo ważne, to jak Simon Sinek mówił o tym, żeby rozumieć nie tylko co się robi i jak się robi, ale również dlaczego się robi to, co się robi. No to my to robimy dlatego, że po pierwsze praca ma znaczenie. W ogóle zjawisko pracy ma znaczenie. Ono jest bardzo istotne. W pracy generujemy wartość, tą wartością się później w społeczeństwie wymieniamy. W pracy utylizujemy, że tak powiem, nieładnie swoje talenty,
Coraz częściej praca to jest również nasze życie. Już kiedyś się mówiło o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym, w tej chwili już się o tym nie mówi, mówi się o well-beingu, jako w ogóle całościowym zjawisku. Ale nie tylko praca ma znaczenie jako zjawisko, ale również człowiek ma znaczenie. Człowiek podmiotowy, człowiek utalentowany, człowiek w konkretnych sytuacjach, czasami piękny, czasami niepiękny, ale zawsze twórczy i podmiotowy w tej pracy. Człowiek, który w tej pracy się, że tak powiem, realizuje, wyżywa. I oprócz tego, że praca i człowiek mają znaczenie, to jeszcze profesjonalizm tego człowieka też ma znaczenie. Dążenie do tego, żeby pracować w sposób przejrzysty, transparentny, sensowny, umiejętny. No i można byłoby powiedzieć, że dla nas profesjonalizm człowieka w miejscu pracy ma znaczenie, albo człowiek profesjonalny w pracy ma znaczenie, albo praca profesjonalna człowieka ma znaczenie. Tak czy inaczej, jakkolwiek byśmy tego nie odmieniali na przypadki, to jest nasze głębokie dlaczego. A kto to są my? My, trzy słowa o organizatorze. Tak jak mówimy, pierwszy program mentoringowy 15 lat temu, a w tej chwili chyba nie wiem ile, ponad 100 plus programów mentoringowych, najróżniejszych polskich, zagranicznych. W tym zespole jest Joasia Sosnowska. Joasia Sosnowska jest byłą szefową szkoleń i rozwoju w Santanderze. Dlaczego o tym mówię? Wtedy jeszcze to się inaczej nazywało, Bank Zachodni WBK. Ponieważ te 15 czy 13 lat temu Joasia prowadziła jeden z pierwszych programów mentoringowych w Polsce, w banku. 8 czy 10 edycji tego programu, ponad setka par mentoringowych. A Irek z kolei jest takim wyjątkowym człowiekiem. Był dyrektorem personalnym w Philippe Morrisie na trzech kontynentach. Miał tysiące osób pod sobą. Jest wspaniałym ekspertem od komunikacji w ogóle, ale również od przywództwa i w szczególności, w szczególnym takim zakresie interesuje się i specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej, bo sam jest arabistą, pracował w bardzo takim międzynarodowym środowisku. Więc to jest nasz korowy zespół czteroosobowy, plus do tego mamy Bożenkę Prędkopowicz od prawej, Joasię Machowską, Jabłutkę Ingi, Jałasię Baranowską, Hanus oraz Karolinę Bołosowską, naszych ekspertów merytorycznych, którzy nam tutaj pomagają i operacyjnie nas wspierają, także to jest taka drużyna pierścienia. I to tyle o nas. Jeśli Państwo nas mieli zapamiętać, to proszę nas pamiętać akurat w tym kontekście, jako te osoby, które 3 lata temu pandemii zainicjowały to środowisko HR Razem i tak wytrwale, krok po kroku, że tak powiem, cegiełka po cegiełce, dzień po dniu budujemy to środowisko. Ale to my budujemy razem, bo to nie tylko my, organizatorzy, ale również uczestnicy, absolwenci. Proszę zobaczyć, to jest już 7. edycja, 200 absolwentów. 200 absolwentów. W tej edycji planujemy następne 40 osób, także to się ładnie rozwija. Początkowo realizowaliśmy program w 3 edycjach rocznie, a teraz 2 razy, jesienna i wiosenna. Ci uczestnicy to są też my w HR Razem. To również pracodawcy i tutaj im od razu dziękujemy za to, że inwestują w praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, wspierają nasz rozwój. Jak Państwo widzicie, to jest dużo bardzo różnych firm, małych, dużych, znanych, nieznanych. Nawet tutaj mamy województwo mazowieckie, czyli sejmik samorządowy, ale również to są mentorzy. To jest prawie 40 osób. Proszę? My mentorzy. My mentorzy, tak. 40 osób, bardzo, bardzo unikalne osoby. O tym może troszeczkę jeszcze później, jak to jest w ogóle łatwo bądź niełatwo zostać mentorem HR Razem. No ale tutaj ja chciałem wykorzystać tą okazję, że jest z nami Beata. Beata z jednej strony jest mentorką, już drugi raz przygotowuje się do trzeciego zaangażowania swojego, a z drugiej strony Beatka jest też mentee. Więc tak trochę oddając Ci głos, Beata, jakby zapraszam Cię do tego, żebyś tutaj się z nami podzieliła doświadczeniami, prawda? Jak to jest?
Jak to jest? Jest wspaniale bycie mentorem, bo może teraz o tej roli trochę. Byłam i znałam mentoring indywidualny i byłam w tej roli właśnie jako mentor i jako mentee. Byłam w organizacji, w której pracowałam i poza organizacją. I przyszła pora, żeby sprawdzić, rozwijać się, bo to są nowe nasze, moje i innych mentorów doświadczenia i poznać taką wyjątkową rolę, jaką jest mentoring grupowy. No i cóż, podchodziłam oczywiście z pewną nieśmiałością, jak pracuje się w grupie mentoringowo. Pamiętajmy, że mentoring jest bardzo głębokim procesem rozwojowym i ważne jest, żeby zapewnić bezpieczeństwo i poufność w procesie. W procesie jeden na jeden jest to łatwiejsze, w grupowym trudniejsze. Ale moje obawy były zupełnie bezzasadne, bo skład zespołu okazał się wyśmienity, pracowało nam się razem świetnie i po pierwszej edycji postanowiłam skorzystać z zaproszenia i jestem w tej chwili drugi raz mentorem w HR-em mentoringu grupowym. Jest to niespotykana możliwość rozwoju i networkingu, zarówno między mentee, jak i mentorami. My, mentorzy, jesteśmy grupą bardzo doświadczonych i ciekawych osób. Jak Paweł pokazywał, wachlarz osób, które tutaj współpracują, spotykają się, wymieniają swoimi doświadczeniami, jest bardzo duży, niepowtarzalny i możemy z tego źródła czerpać nawzajem od siebie. A jak my jesteśmy bogatsi, to możemy też przekazywać dalej mentee, którzy wyrażają chęć udziału w tym procesie, do którego bardzo zachęcam. W każdej edycji są mentorzy zawsze bardzo doświadczeni, spełniają te wymagania, o których Paweł wspominał, ale grono jest za każdym razem ciut inne. Więc bardzo proszę, zapoznajcie się z tymi wyjątkowymi osobami, które w tym roku, w tej edycji są dostępne i wybierzcie temat, w którym chcecie się rozwijać i czerpać z tego. Na czym polega HRM mentoring grupowy, tak od podszewki może, z moich doświadczeń? Przychodzą mentee z bardzo różnych organizacji. I to jest też niesamowite bogactwo, bo mamy osoby, które są z startupów, z firm rodzinnych, z dużych korporacji międzynarodowych. Mają różne doświadczenia, różne potrzeby biznesowe, różne kultury organizacyjne, ale tematy łączą nas te same. Więc to jest idealny moment, żeby porozmawiać, żeby przedyskutować tematy, które nas nurtują, żeby poznać perspektywę innych osób, z innych miejsc. Nawet pozwolę sobie takie porównanie z innych planet. Siedząc w jednej organizacji, jesteśmy na jakiejś planecie, a tutaj możemy spojrzeć na temat z dalekich, odległych, szerokich perspektyw, które zupełnie pozwalają nam inaczej spojrzeć na dany temat. I to jest chyba najcenniejsze w tym procesie HR mentoringu grupowego. Każda z nas ma inne doświadczenie. Przepraszam, że mówię każda z nas, bo do tej pory miałam same dziewczyny mentee, dlatego ta forma. Mają różne doświadczenia, różne potrzeby,
I w ramach tego procesu staramy się wspólnie zaopiekować i ustalić cel. Cel z moich doświadczeń, tych już dwóch, wynika, że cel główny się nie zmienia, ale w związku, w zależności z tym, z czym przychodzą menti na sesję, często zdarza się, że podążamy za tematem, który dziś i bardzo rezonuje w tych osobach. Nie jest on odległy od tematu głównego, ale jednak pozwala na zabezpieczenie potrzeby danego momentu. I powiem Wam, że to jest chyba najcenniejsze w tych rzeczach, bo uczestnicy widzą, że można na chwilę zejść z tego głównego tematu, do niego powrócić oczywiście, ale jakby swoim doświadczeniem podzielić się, uzbroić i być mocniejszym w temacie, który wypłynął w tym momencie. No właśnie, no właśnie, bo powiedziałeś takie kluczowe sprawy, takie słowo doświadczenie, prawda? Ja tutaj mam taką pokusę, na dosłownie na pół minuty, żeby nas troszkę spauzować, bo co do zasady te jeden z naszych klientów powiedział, że mentoring to nie jest bla, bla, bla. No i faktycznie nie jest. Między innymi dlatego, że pomiędzy mentorem a mentee mamy bardzo często albo różnice w szczeblach organizacyjnych, taką zasadniczą, typu, nie wiem, dyrektor, specjalista albo lider, jakiś starszy specjalista, albo przynajmniej liczbę lat doświadczenia, nie? Czyli na przykład ktoś ma 3 lata doświadczenia, a po drugiej stronie siedzi ktoś, kto robi nie, może to samo, ale lat na przykład 15 czy 20, prawda? A oprócz tego mamy uczestników, którzy siedzą wokół stołu, wirtualnie, bo program się odbywa wirtualnie. No i w zasadzie istotą tego mentoringu, Beata, sprawdzam to z Tobą, prawda? Jest to, że nie filozofujemy, tylko czerpiemy z tego, co sami doświadczyliśmy. Tak. Czyli mi by się wydawało, bo ja książkę czytałem, a na studiach to było, prawda? To raczej nie w tą stronę, tylko jeżeli w ogóle mam coś do powiedzenia, to takim kryterium odcinającym, można powiedzieć definiującym, jest to, na ile to zrobiłem, dostałem t-shirt, przepraszam, bardzo często to są panie, zbyłam, zrobiłam, dostałam t-shirt i wiem w praktyce, jaki był tego efekt, prawda? Tak. I to jest właśnie wymiana takich doświadczeń i tych dobrych, i tych niekoniecznie, które nam się coś nie powiodło, ale to nas, to też nas buduje i powoduje, że możemy mniej błędów popełniać. Przecież błędy każdy z nas popełnia, tak? Tak, tak. Więc to jest takie uczenie się, uczenie się od innych, by być lepszym w tym, w czym chcemy być, tak? Dobrze. A powiedz proszę jeszcze, jaki jest główny motyw samego mentora, żeby być takim, takiego senior HR lidera? Często to są bardzo zajęci ludzie, którzy nie narzekają na brak czasu. Jak ty to odbierasz? Jaki jest najczęstszy motyw w ogóle angażowania się? Może twój osobisty motyw? No to myślę, że tak, mój osobisty na początku to było sprawdzenie się w tej nowej roli, ale też przede wszystkim budowanie networkingu, bo nie ma czasu na to, żeby uczestniczyć w wielu, nie wiem, konferencjach. Zresztą udział w konferencji daje przepływ jednostronny, na ogół słuchamy. W mentoringu wszyscy bierzemy udział w rozmowie i wszyscy mamy możliwość podzielenia się i od razu odpowiedzi, tak, interakcji. I to jest bardzo fajne. Oczywiście. A z perspektywy mentee, bo mówiłaś o tym, że byłaś również mentee ileś lat temu, rozumiem, że tak. Jako już HR-owiec. To jako dzisiaj HR-owiec, jako biznes partner, byłam na pozycji dyrektora. Tak, więc z tej perspektywy... A, i też miałam mentee, tak? Mentora. Tak, więc z tej perspektywy jakiś taki... Co jest takim największym, że tak największą zdobyczą z tej relacji mentoringowej dla Ciebie? O, wiesz co, ja ze wszystkich relacji mentoringowych utrzymuję ze wszystkimi
już było sporo i mentorów, i menti, utrzymujemy kontakty. Relacje. I to jest coś bardzo fajnego, bardzo budującego i poszerzającego moją wiedzę w tym, co się dzieje też w organizacjach innych. A to jest przecież w przypadku HR-owców bardzo cenne, żeby mieć możliwość wymiany w zależności od tego, na jakim poziomie organizacji jest firmy, czego biznes oczekuje, tak? Wymiana z tymi osobami, które tutaj są. Niektóre znam osobiście, z niektórymi pracowałam. To jest również wśród nich moja mentorka z innego programu. Jest, nie wiem, czy mogę po nazwiskach tutaj jechać, ale są osoby, które podziwiam, obserwuję i są dla mnie inspiracją w innych sytuacjach, na przykład w fundacji obserwuję ich działalność, tak? Więc to są bardzo, bardzo różnorodne relacje i zawodowe, i takie z naszej działalności pro bono również w innych sytuacjach, tak? Spotykamy się, dzielimy. No a my tutaj, mentorzy, też mamy jeszcze swoje grono, swój slot czasowy i wspomniany Irek. Bardzo często, ja bardzo sobie cenię te relacje, szczególnie w tej chwili w zmieniającym się wokół nas już w Polsce bardzo kulturowo otoczeniu, dzielenie się jego doświadczeniami z międzykulturowego środowiska pracy. No tak, czyli z jednej strony rozumiem relację, a z drugiej strony ta relacja, która umożliwia w ogóle taki dosyć swobodny przepływ, no właśnie, doświadczeń, wiedzy, mądrości, tak? Coś takiego. Tak. Bardzo Ci dziękuję. Jeszcze będziemy mieli tutaj okazję, Beatka będzie z nami do samego końca. Ja Ci w ogóle bardzo jestem wdzięczny, Beata, że w tym swoim zajętym kalendarzu wygospodarowałaś czas i do tego, żeby się przygotować i żeby z nami tutaj być. Gdybyśmy mieli jakieś pytania, to poprosimy o te pytania na czacie. A ja pozwolę sobie pokazać w prezentacji, gdzie my to mamy, tu mamy, są dwie panie, zgodziły się, dwie uczestniczki zgodziły się opisać swoje wrażenia. Jedna z nich, Ala Kalbarczyk, napisała, że to była fantastyczna przygoda. To jest w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ bardzo często jest tak, że my przychodzimy do programu mentoringowego z jakimiś oczekiwaniami i celami, ale on nas zaskakuje. I on nas zaskakuje między innymi z tego powodu, że program ten akurat trwa prawie 10 miesięcy, 9 miesięcy. Więc naprawdę to ta dynamika, niektórzy się zatrudniają, niektórzy się zwalniają, niektórzy rodzą dzieci na przykład, albo wręcz odwrotnie. Kogoś tam żegnają na przykład swoich bliskich. Więc to jest naprawdę, to potrafi być bardzo zaskakujące, a poza tym wchodzimy do środowiska, którego my się nie znamy, i po prostu trudno jest przewidzieć, co ktoś przyniesie, a co wniesiemy my i jaką dostaniemy informację zwrotną na przykład, prawda? A z drugiej strony Iza Bogus pisze, że jest to korzystanie z know-how mentora, podkreśla to, że jednak to tak zwane seniority, to starszeństwo, jak tutaj jest istotne, networking, ale nie networking taki właśnie na konferencji, tylko networking z ludźmi, którzy są nastawieni na rozwój. Tak. To jest bardzo ważne, że ktoś przeskoczył te kilka, nie, patrzę teraz na siebie, Beata, ktoś przeskoczył przez kilka tych szczebelków, żeby się zdecydować na udział w tym programie i to powoduje, że się pojawia taka determinacja, prawda, do tego, żeby w ogóle się nauczyć, wziąć się za bary z tymi tematami, podzielić się, dojść do sedna, nie, wycisnąć z tej cytrynki najwięcej jak można. Także to takie komentarze, tych komentarzy jest więcej, tak przy okazji Państwu powiemy, że 95% uczestników, bo to monitorujemy, programu mentoringowego poleciłoby udział w tym programie swojej koleżance czy koledze, co myślę, że jest, no, trochę mówi samo za siebie, nie? Ale ten program został również doceniony przez niezależne organizacje. Jedną z nich jest Europejska Rada Coachingu i Mentoringu, tak zwana EMCC, oraz Personal i Zarządzanie. Otrzymaliśmy wyróżnienia
z obu tych organizacji. Dla nas to jakby nie jest zaskoczeniem, ponieważ program mentoringowy, który widzicie, jest oparty o bardzo rzetelnie przeanalizowane standardy takiej organizacji, która się nazywa International Mentoring Association, ale również EMCC, ale również nasze własne. I my po prostu no, tym programem zarządzamy. To nie jest rzucone, jak to mówią po staropolsku, up in the air jakoś, tylko po prostu ma to swoje ramy. I o tych właśnie ramach, do tych ram przejdziemy. Beata, jeżeli będziesz miała, tak jak się umówiliśmy, jeżeli będziesz miała jakieś komentarze do tego, czy jakieś do powiedzenia, to oczywiście serdecznie zapraszam, zresztą Ewa ciebie również. No dobrze. Mentoring grupowy, cóż to takiego jest? Można powiedzieć, że to jest połączenie klasycznego mentoringu, takiego jeden na jeden, gdzie jest mentor i mentee, ale również tak zwanego mentoringu peer-to-peer, czy mentoringu koleżeńskiego. I tu się zatrzymam. Podkreślę to, o czym mówiliśmy na samym początku, że to jest połączenie mentoringu, nie miłej kawki i herbatki, nie tak jak mówiłem, pitu-pitu, bla bla, tylko jakby rolą mentora w tym procesie, i tu jest właśnie narzędzie facylitacyjne, rola facylitatora jest to, aby jakby dystylować to, co się dzieje w grupie z perspektywy własnych doświadczeń, nie? Czyli pilnować tego, że jak się już coś, jak jakaś dyskusja się w grupie, że tak powiem, zadziewa, inicjuje, to ona opiera się o doświadczenia, a nie wyobrażenia lub jakieś tam warianty, co by było, gdyby było. I to do zasady, to powinno i to odróżnia mentoringowe programy od innych programów. Do tego jeszcze wrócimy. I ważne jest to, że ten program jest programem w formule non-for-profit. To znaczy, co prawda jest opłata rejestracyjna w tym programie, ponieważ on ma swoje koszty, więc potrzebujemy pokryć te koszty, ale cała idea jest taka, żeby to wychodziło na zero i do tej pory nam się to udaje. Ważne to jest to, że my nie sprzedajemy żadnych usług, że tak powiem, górką na tym programie. On po prostu służy środowisku. Dla kogo ten program jest? To przede wszystkim jest dla tak zwanych HR-owców. A tak naprawdę najczęściej HR-ówek, przepraszam za takie wyrażenie, bo w 95% są to kobiety. No, ja nawet nie byłem świadom tego, jak bardzo sfeminizowany jest polski HR, ale owszem tak jest, którzy mają doświadczenie praktyczne. To znaczy, my piszemy 3 lata, 3 to jest umowna nazwa, ale generalnie chodzi o to, że żeby być wartościowym odbiorcą, ale również dawcą, uczestnikiem programu, no trzeba mieć jakiś zasób swoich doświadczeń. W związku z tym mówimy o osobach, które albo już są HR-owcami, albo przygotowują się, ale nie do tego, żeby zostać HR-owcem, ale do tego, żeby na przykład wykonać jakiś krok w prawo, czy w lewo, czy do przodu w obszarze. Ważne to takie zastrzeżenie, że nie jest to program szkoleniowy, czyli bo często niestety, znaczy często, coraz częściej w programach szkoleniowych prowadzących nazywa się mentorami, nie mamy tutaj tego na myśli, nie dochodzi tutaj w tym programie do transferu wiedzy, szkoleń, robienia prezentacji przez mentorów itd. itd. To dla kogo to jest? Na pewno to jest dla osób, które są zdeterminowane i zainteresowane swoim rozwojem, ale to jest, wydaje mi się, dość oczywiste. Otwartość chyba, ale to będzie ciekawe, jakby się tak zatrzymać na chwileczkę. Otwartość na relacje, pewna odwaga, patrzę teraz w tą stronę Beata. Odwaga na to, żeby też powiedzieć, co się myśli, ale też powiedzieć, że czego się nie wie. Też to jest odwaga. Nie wie, prawda? No. Tak. Ale to też jest chęć rozwoju i chęć wejścia w nowy krąg znajomych. Też świadczy o otwartości, co jest bardzo chwalebną umiejętnością. No. I znalezienie czasu na rozwój. Oczywiście rolą mentora jest to, żeby brać pod uwagę te różne temperamenty. No jedni są bardziej sobie wygadani, drudzy mniej. I chodzi o to, żeby tą przestrzeń, że tak powiem, fajną zbudować. To jest jedna z rol mentora w tym programie. Ale no, jakby ręki nikt nie wykręci, więc od tego, jak sami będziemy otwarci i odważni, i świadomi również, mądrzy, zależy to, jak skorzystamy. Po stronie mentorów mamy osoby, które tutaj
które mają minimum 10-letnie doświadczenie w tym, co robią, zazwyczaj menedżerskie, ale nie jest to, mamy taką jedną panią, która jest po prostu od 25 lat senior, specjalistką od L&D, czyli od szkoleń i rozwoju, nigdy nie była menedżerem ludzi, w sensie miała zespołu, ale no, zarządzała ogromnymi projektami, akademiami, badaniami itd., itd. Mówię tutaj o Dorotce Pokorze z mBanku. Natomiast ogólnie chodzi o to, że to jest 10 lat plus doświadczenia. Zazwyczaj średnio, nawet nie wiem, czy myśmy to liczyli, to jest chyba 24 czy 3 lata, tak średnio doświadczenia w HR-ze. Tutaj nie mam tych zdjęć znowu przed sobą, ale są to takie postacie naprawdę polskiego HR-u. Te osoby wymagamy, aby miały doświadczenie w pracy mentoringowej lub coachingowej, udokumentowane udziałem w kursie między innymi. Jeżeli ktoś w tym kursie nie uczestniczył, to zapraszamy go do kursu najpierw. Oraz bardzo ważne, wszystkie te osoby były kiedyś w programie mentoringowym jako uczestnicy. To jest dla nas bardzo istotne, ponieważ to naprawdę zmienia perspektywę. Jak zupełnie inaczej się podchodzi do tej roli, rozumiejąc, jak to jest być po tej drugiej stronie. Nie? I ja bym powiedział tyle, tutaj bym zrobił taką małą pauzę i powiedziałbym tak, ja niestety się nie kwalifikuję, teoretycznie jestem HR-owcem, bo jestem prezesem zarządu, nie mam wydzielonego HR-menedżera, więc pełnię rolę HR-menedżera, no ale powiedzmy, nie będę się tu wciskał. Ja osobiście, gdybym tylko mógł, tam się zapisał na wszystkie te grupy, bo wśród tutaj tych mentorów mamy takie postacie jak Beata, ale również na przykład, nie wiem, Magda Lewis, która była szefową BNP Paribas, albo Magda Gere, była szefową T-Mobile'a. To są naprawdę tacy ludzie, którzy, jak im dobrze zadać pytania, dobrze zaadresować, potem ich, to naprawdę się można turbo wiele dowiedzieć, nie mówiąc o koleżankach, kolegach z różnych innych branż, w których te praktyki są inne niż te, które my stosujemy, prawda? Więc program to są 3-4 osoby plus mentor, co 2-3 tygodnie, sesje od 1,5 do 2 godzin, tych sesji jest 10, trwa do 9 miesięcy. Naprawdę można się z sobą i poznać, i samemu siebie poznać, o czym będziemy jeszcze mówili. Wartość. Ta wartość to są bardzo różne rzeczy. Tu się na chwileczkę zatrzymamy, bo pewne rzeczy nie są oczywiste. No rozwój. No wiadomo, że rozwój zawodowy, tak? Rozwój osobisty również, ale również rozwój przywódczy, ponieważ formułuje się nowa grupa. I my w tej grupie się odnajdujemy w roli, swoim wkładem, z informacją zwrotną, ze strony osób, które robią podobne rzeczy do nas, że one rozumieją, jak to mówią po staropolsku, where do we come from, prawda? Skąd my w ogóle się tutaj wzięliśmy. Z drugiej strony pójdę w prawo, motywacja. To ewidentnie mamy takie informacje zwrotne, że udział w tym programie pomaga ugruntować się w tym, po co w ogóle ten HR robię i czy na pewno go w ogóle chcę robić. Często, tak jak sama powiedziałaś, Beata, ty mnie bardzo ujęłaś, to jest tak, że to się tworzą po prostu relacje na lata, a czasami na życie. I to relacje, jeżeli mówimy o mentorze, to z ludźmi, którzy udowodnili swoim życiem, że coś potrafią. Często jest tak, że wynikiem udziału w programie jest większa pewność w działaniu. No, bo wiem, że nie jestem, że nie tylko my mamy jakiś temat i wdrażamy go w określony sposób, ale są inne organizacje. Na przykład mamy teraz wątek kompetencji cyfrowych. Jest duże pytanie, czy uaktualniać modele kompetencyjne o ChatGPT, czy nie uaktualniać. No i to są pytania, tak? Nie można oczywiście pisać na forach, zbierać informacje, ale jak się spotkamy w gronie, się okazuje, że nie wiem, ktoś już to robi i ma już takie doświadczenie, ktoś już dawno to zrobił, a my mówimy, a my się wciąż zastanawiamy, no to jest dla nas jakiś impuls. Albo odwrotnie, my już biegniemy do przodu, się okazuje, że to w ogóle nie jest temat, bo w innych organizacjach, więc ta wymiana doświadczeń. Jak mogę się włączyć, ostatnio właśnie jedna z menti pokazywała na naszej sesji, jak korzysta z czatu GPT, jak sobie usprawniła pracę w formułowaniu opisów rekrutacyjnych i ogłoszeń rekrutacyjnych. No proszę. I takie dzielenie się wiedzą ma miejsce właśnie między innymi na sesjach, tak? Tak. Jest wartością często, jest z punktu widzenia organizacji, jest benchmarking, czyli przyrównanie tego, co robimy, do innych praktyk stosowanych przez inne organizacje oraz czasami znajdowanie nowych podejść. Już nie będę tutaj dawał przykładów, bo byśmy skończyli rano, ale po prostu często jest tak, że te spotkania są źródłem inspiracji. Relacje
czyli ten networking, znajomości, przyjaźnie, również umiejętności, to jest bardzo ciekawe, ponieważ my mamy dzięki temu programowi możliwość ćwiczenia swoich umiejętności tego mentoringu koleżeńskiego, czyli służenia czy wspierania swoją wiedzą i doświadczeniem siebie nawzajem, i to samo w sobie jest w ogóle rozwojowe. No i ostatni punkt to jest wdrażanie mentoringu. Często wartością udziału w tym programie, taką może nieoczywistą, jest to, że mamy osobiste doświadczenie, jak to jest być mentee, jak to jest wchodzić w relacje z mentorem, jak to jest być w programie, który jest jakąś ma strukturę, jest jakoś zarządzany i tak dalej, co nie jest takie, że tak powiem oczywiste. Nie? Czyli można powiedzieć, podsumowując, ten program ma wartość zarówno dla uczestnika, jak również dla organizacji, jako biznesu, czy nie tylko biznesu, oraz dla samego przełożonego. Myślę, że to jest warte, żeby to podkreślić. Na spotkaniach, podczas spotkań dzielimy się wiedzą, rozwiązujemy sytuacje problemowe, dyskutujemy o jakiejś artykule, książce, filmie, ale również w konkretnym studium przypadku. Realizujemy prezentację. W zasadzie tutaj jakby, jak to mówią, sky is the limit, czyli naprawdę tych form wspierania się nawzajem jest bardzo, bardzo dużo. Program składa się z 10 sesji w formie online. Dodam, że często jest tak, że dochodzi również do kontaktu pomiędzy sesjami, czy to pomiędzy uczestnikami, czy mentorem, a uczestnikami, choć my tego nie gwarantujemy, no bo nie możemy tego zagwarantować. Wsparcie jest oparte o mentora, który jest senior HR liderem, oraz pracę w grupie. Do tego również realizujemy warsztaty, które są przygotowujące w ogóle do roli mentee, do tego, żeby robić ten peer-to-peer mentoring w sposób kompetentny. Ogólnie w czasie programu sami uczestnicy uczestniczą w 4 warsztatach przygotowujących i omawiających doświadczenia. Do tego jest cały zestaw materiałów, podręczników oraz kontakt z nadzór opiekuna merytorycznego, czyli Joasi i Irka, oczywiście o Ewie nie wspominając. Ważna kwestia to jest to, w jaki sposób są dobrane grupy. Więc grupy generalnie są dobierane na podstawie tego, co sami uczestnicy deklarują jako obszar. Za chwileczkę dojdziemy do tego, jakie będziemy mieli te obszary w tym roku, ale również dobieramy grupy na podstawie celów, które są umieszczone w specjalnym formularzu. Często prowadzimy również indywidualne rozmowy, a jeżeli powstają dwie te grupy z tego samego tematu, no to kryterium tutaj jest to, jak zapewnić jak największą różnorodność, prawda? Bardzo ważne jest to, że każdy z uczestników przychodzi jakby ze swoimi celami indywidualnymi. Tu po lewej stronie tej prezentacji, panie, widzicie cele indywidualne, z którymi przyszła grupa, przykładowymi, na przykład zdobycie kontaktu w obszarze HRBP, radzenie sobie w roli z HR, rozmawiającą liczbą pracowników dostępnych na rynku pracy, rozwój umiejętności budowania. I z tych indywidualnych celów grupa w ciągu pierwszych 2 spotkań formuje cel grupowy. I on jest takim kierunkowskazem, który determinuje to, co na tych spotkaniach się dzieje. Przykłady tych celów grupowych, czyli takich jakby połączonych, doszlifowanych, dookreślonych, są po prawej stronie tego slajdu, tak? Czyli wybór tak, mieliśmy. Ja bym mogła powiedzieć. Agata? Kandydaci na mentee mówią, że mają największy problem ze sformułowaniem celów, bo myślę, że oczekuje się od nich takiego właśnie bardzo precyzyjnego określenia. Temu służy to pierwsze i drugie spotkanie. W mentee tutaj mają napisać, z czym sami przychodzą, a później szukamy wspólnych słów, które potwierdzają, w jakim kierunku idą wszyscy. I bardzo często to jest po prostu tylko odpowiednie użycie słów, myślą o tym samym, tak? A widzisz, a to ja się zaskoczę, bo my oprócz tego jeszcze, wyobraź sobie, za 2 tygodnie, 19, będziemy prowadzili specjalny warsztat, taki webinarowy, na temat właśnie formułowania celów w programie mentoringowym, żeby właśnie wesprzeć i uczestników, i potencjalnych uczestników w takim
lepszym uświadomieniu sobie tego, jakie się ma oczekiwania i być lepiej przygotowanym, pomijając fakt, czy ktoś się zaangażuje w ten program, czy nie. No nie? Tak. Także to jest taka innowacja L'Oreal. Bardzo cenna. No, tak to wygląda. I tu przejdziemy już do 8 edycji. Powiem wam szczerze, ja nie wiem, kiedy to się stało, że do 7 edycji się odbyło. Naprawdę. Mamy tutaj mentorów. Od lewej Magda Gera, Ania Niziołek. Przepraszam, o Magdzie już mówiłem. Ania jest szefową HR-u Hilti na chyba pół Europy. Mamy Dorotę Szeląg, mamy Beatę Baczyńską, mamy Karolinę Ignyś, mamy Anię Walczak, mamy Małgosię właśnie Jastrzębską z Sanofi. Naprawdę to są bardzo, bardzo tacy hojni, szczodrzy. Zwróciłem uwagę, że wszyscy są uśmiechnięci. Przepraszam, chyba tylko nie, no nawet Ela jest uśmiechnięta, także wszyscy są uśmiechnięci. Gotowi, przygotowani, my ich uczymy, jak się uśmiechać. Oczywiście, że to ładnie. No i mamy następujące grupy. Mamy taką grupę, która się nazywa Strategia HR, którą prowadzi Małgosia Jastrzębska. Opis tych grup jest na stronie internetowej, także ja zapraszamy do tego, żeby jak ktoś potrzebuje więcej szczegółów, żeby sobie to sprawdził. Mamy grupę szkolenia i rozwój. To są te grupy, tam my je nazywamy funkcyjne, tak? Mamy grupę talent acquisition, czyli rekrutacyjno, no, talentową. Chodzi o to, że rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej. Tutaj właśnie jest Edyta Pawlik. Edyta jeszcze chwilę temu była szefową rekrutacji w PWC, a w tej chwili właśnie ogłosiła, że zmienia sztandary i w tej chwili już będzie pracowała nad employer brandingiem właśnie w Santanderze. No także i mamy taką specyficzną grupkę, Marcin Nowosad, który pracuje w firmie małej i średniej, przekonał nas do tego, żeby zrobić taką grupę talentową, czy tam rekrutacyjną, powiedzmy tak upraszczając, dla małych i średnich firm. Tutaj też liczymy na to, że taka grupa się u nas zbierze, bo on po prostu ma takie doświadczenie, że to się robi inaczej. Mamy komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, rozumianą jako employer branding. Mamy wynagrodzenia i świadczenia i mamy rozwój przywódczy, rozumiany jako część szkoleń rozwoju. Czyli nie jak rozwijać siebie przywódczo, tylko jak w ogóle prowadzić rozwój menedżerski i przywódczy w firmie. Tutaj mentorem jest Marcin Czerwin. Zrobię taki, a w zasadzie każdy z nas, pewnie ty mogłabyś powiedzieć, Beata, bardzo dużo, bo troszeczkę w międzyczasie się poznaliśmy, ja też pewnie. Natomiast chciałem zwrócić uwagę tutaj na przykład na taką osobę Pawła Skrzynińskiego, bo Paweł pracuje w Pepco i my kojarzymy Pepco jako sieć sklepów tu w Polsce, ale nie wszyscy może o tym wiemy. Pepco jest w Polsce, ma centralę główną w ogóle na Europę i z Podpoznaniem jest centrala, w której zarządza się operacjami, nie wiem, chyba tam jest ileś tysięcy tych sklepów, 5-6, nie liczę, od Estonii do Hiszpanii, czyli troszeczkę jak e-obuwie. I Paweł jest szefem kompendbenu tak zwanego, czyli wynagrodzeń i świadczeń, słuchajcie, na całą Europę, jako Polak. No i w związku z tym, ja nie jestem kompendbenowcem, ale gdybym tylko mógł, to bym się do niego na tą grupę zapisał, tylko po to, żeby usłyszeć, jak on to robi, bo to musi być po prostu cholernie ciekawe. W tych wszystkich krajach, od różnych kulturach, systemach prawnych i tak dalej, żeby wprowadzić jakiś jednolity porządek i tak dalej, i tak dalej. Co ważne, Paweł akcentuje bardzo, ja tak specjalnie reklamuję tę grupę, też wątek HR analityczny, no bo to jakby też z tym jest związane, więc tam jest cała analityka HR-owa. To taka specyficzna grupka, no i on w ogóle też taki hojny i wyjątkowy. Może małe doprecyzowanie, ja bym tutaj zaznaczyła, że to jest również HR Analytics w nazwie grupy może, ale... Wiesz co, ona chyba się nawet na stronie tak nazywa, ale okay. Już tam mniejsza większość, natomiast faktycznie jest tak, że no naprawdę tutaj, jak to mówi mój syn, biedy nie ma, jest od kogo się uczyć, a jak do tego jeszcze dołożymy doświadczenia mentee, czyli uczestników, to już naprawdę to jest też jak moi synowie, petarda. Mamy grupy kompetencyjne, mamy jedną grupę, która się dotyczy rozwoju kariery i zmiany zawodowej. To jest taka grupa prowadzona przez Anię Walczak.
Ania jest mentorem kariery, w ogóle takim dedykowanym, wcześniej wielokrotnym dyrektorem personalnym w różnych korporacjach, głównie amerykańskich, ale nie tylko. Dla wszystkich tych, którzy się zastanawiają, co dalej, chcą sobie zrobić jakiś taki remanent tej swojej kariery, albo po prostu są w trakcie zmiany, to zapraszamy, albo planują zmianę. I mamy grupy dotyczące ról, mamy dwie, mamy grupę Harvey Business Partneringową, tu mamy aż troje, trzy, przepraszam, mentorki, bo to jest Beatko, jest Ania Jeziołek i Magda Gera, oraz grupę dedykowaną rozwojowi menedżerskiemu, przywódczemu, czyli HR Manager, HR Leader z Dorotką Szeląg oraz Marylą Nostrojewnicką, Maryla z Igloteksu się do nas tutaj, że tak powiem, znalazła i ona chyba już w 6 czy 7 edycjach, za każdym razem się po prostu do nas zapisuje i ma świetne po prostu, świetne recenzje. No, także to są takie grupy, jeszcze raz, strategia, szkolenie, rozwój, nazwijmy to rekrutacja szeroko rozumiana, wewnętrzna, zewnętrzna, komunikacja wewnętrzna, zewnętrzna, wynagrodzenie i świadczenia przy rozwój przywódczy, kariera, HR Business Partnering i HR Manager. Nie mamy grupy związanej z twardym HR-em jeszcze, ale gdyby się ta grupa zebrała, to mamy mentorów potencjalnych do dołożenia, więc gdybyście znali kogoś, kto w tym obszarze szuka wsparcia i rozwoju, to też można się tutaj zgłaszać. Ale tak dużo, że naprawdę trudno byłoby mi wybrać, jakbym mogła, ale chyba jednak ten kompetencyjny wątek mnie najbardziej pociąga. Widzisz, to tak, niektórzy mają taką naturalną zdolność do sprzedawania, wiesz, jakbym mówił pewnie o Ani Niziołek, to byś się zapisała do Ani. Żartuję. No to by było ciekawe, też poznać pracę innego biznespartnera. No tak, oczywiście, oczywiście. No ale na przykład właśnie rzeczona Ania Niziołek, Hilti, słuchajcie, taka marka bardzo inżynierska, budowy, ciężki sprzęt taki, który ma tam wytrzymać wszystko i nie pędz. I ona w tym wszystkim taka bardzo kobieca, ale też no, z biznesu w ogóle, wcale nie taki HR-owy od początku, tylko ona z biznesu do HR-u przyszła. Bardzo ciekawa droga w ogóle kariery. To jeszcze coś na koniec o niej powiem. Teraz program kończymy certyfikatem. My potwierdzamy udział w programie. Mówimy, czego ten program dotyczył, ile godzin mentoringu dany uczestnik, w ilu godzinach wziął udział, w ilu godzinach edukacyjnych wziął udział. Między innymi po to, gdyby ktoś później z Was chciał być mentorem w przyszłości, żeby to było po prostu udokumentowane. Byłem, widziałem, dostałem t-shirt. Jak to mówią w Stanach, tak to się kończy. Opłaty w zależności od tego, czy się zgłaszam osobiście, czy przez organizację, troszeczkę inne. Oraz bardzo ważna, program stypendialny. My mamy taką zasadę w CoachWise od zawsze, że nie chcemy, żeby warunki finansowe stawały na drodze do rozwoju. Więc jeżeli jest ktoś, kto ma potrzebę, ale z jakich powodów, takich czy innych, nie jest w stanie w tej chwili, nie jest zasobny, to można spokojnie do nas aplikować. My praktycznie za każdym razem mamy jakieś jedno czy dwa miejsca przeznaczone, czy nie przeznaczone, fizycznie zajęte przez osoby, których normalnie nie byłoby na to stać. Terminy. Rekrutację zamykamy w październiku, program startuje w listopadzie. Kick-off przewidujemy na połowę listopada po 11. Pierwsze sesje mentoringowe pod koniec listopada i końcówka finisz mniej więcej przed wakacjami. Tak to wygląda. Zarejestrujemy się poprzez formularze. Są dwa formularze. Jeden jest taki na miękko, po prostu zgłaszacie się, a drugi już w drugim potem dookreślacie swoje cele i oczekiwania. No i tutaj kontakty na Ewę Dryjańską, wszystkie. No do nas można trafić wszystkimi możliwymi metodami. Polecamy też śledzić fanpage facebookowy, naszą stronę, profil LinkedIn oraz wyprodukowaliśmy w tej chwili dwa takie mikro seriale na Spotify, na YouTubie. Jeden o HR Business Partneringu właśnie z Anią Rzeczoną Niziołek, a drugi na temat czego? Wdrażanie coachingu i mentoringu z właśnie rzeczoną Małgosią Bęben, więc tam można sobie troszeczkę więcej odsłuchać kolejne serie i seriale w trakcie
przygotowań. Tutaj Ewa, jak tylko nabierze ten rozpędy, to jak tu będziemy robić te webinaria, to normalnie szok, niedowierzanie. No i to tyle. Dobra rzecz. Chyba jedyny taki program w centralnej Europie, a może w ogóle w Europie, grupowy. Nie znaleźliśmy drugiego. Dobre referencje, dobry towar, dobrze podany, dobrze zorganizowany. Jest tylko brać i używać. To tyle z mojej strony. Jeszcze Beatko, oddam Ci głos. Ewa, może Ty chciałabyś coś jeszcze dodać? Ja bym chciała dodać, że zapraszam w imieniu mentorów, bo nie możemy się doczekać, żeby obserwować, jak następne grupy będą pracowały i jak skrzydeł będą dostawały następne osoby uczestniczące w tych procesach i zmieniające siebie, i zmieniające otoczenie, w którym są. Tak, tak to jest, słuchajcie. Tak to jest. Jeżeli są jakieś pytania, to prosimy o kontakt bezpośredni, bo to tam z czatu myślę, że nie ma co tam zczytywać. Ponieważ zaczęliśmy z taką samą liczbą uczestników, jak ją kończymy, więc to poczytujemy sobie za sukces. Nikt tutaj nas nie opuścił, nie odrzucił. Więc dziękujemy bardzo i za 2 tygodnie będzie ostatnie spotkanie informacyjne, prawdopodobnie 17 we wtorek i to już będzie ostatnia okazja, żeby wysłuchać informacji o programie mentoringowym znowu w nowej wersji, bo my za każdym razem to spotkanie robimy inaczej. Być może będzie z nami Beata, a być może będzie z nami jeszcze ktoś, bo się dzisiaj sam zgłosiła jedna mentorka, żeby nas tutaj wesprzeć. Magda Gera się zgłosiła, że ona też by chciała. Także być może w większym składzie, gdybyście znali kogoś, kto koniecznie powinien zapoznać się z tym programem, to proszę, proszę śledźcie i naszego LinkedIna, i naszego Facebooka, i co tam jeszcze. Albo zapisujcie się na newslettery, wtedy na pewno żadna informacja nie ujdzie Waszej uwadze. To tyle. Dziękujemy bardzo. Dobrego popołudnia z warszawskiego Mokotowa. Do zobaczenia. Do zobaczenia.